Niemal w zupełnym milczeniu przebiegła papieska wizyta w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Czas ten przepełniony był przede wszystkim zadumą i modlitwą. Na terenie tzw. Fabryki Śmierci papież Franciszek spotkał się z kilkunastoma sprawiedliwymi wśród narodów świata oraz przedstawicielami rodzin, które z narażeniem życia pomagali Żydom. Nie zabrakło także byłych więźniów. Ja mnie tu byłam w Birkenau, a później nas przewieźli do Bergen-Belsen, także ja jestem w dwóch obozach byłam. No i już jestem bardzo dorosła, jak widać, lat 90. No i stale się to przeżywa. W takim raczej bym powiedziała milczeniu, patrzeniu. Pomimo upływu ponad 70 lat od wyzwolenia obozu, dla niektórych czas jakby zatrzymał się w miejscu. Tutaj spędziłem swoje przedszkole tak zwane. Byłem jako dziecko, 5-letnie, przyjechałem, miałem 5 lat. Jak wychodziłem, już miałem 7 lat. Byłem od 43 do 45 roku, do wyzwolenia, jak wyzwolili nas Rosjanie. Dostałem od nich nawet bochenek chleba, który po prostu schowałem pod głowę. Myszy wydrążyły dziury. Dla niektórych byłych więźniów pielgrzymka papieża Franciszka była pierwszym pobytem na terenie Auschwitz od czasów wyzwolenia. Nie chcę wspominać, nie chcę myśleć. Bałem się tutaj przyjechać w ogóle, bo bałem się, że spadną na mnie wspomnienia z wielką siłą. Oby takiej wojny nie było już więcej. Obóz Auschwitz-Birkenau był przede wszystkim miejscem masowej eksterminacji i największym niemieckim obozem zagłady. Znajdowały się tam specjalnie zaprojektowane i wzniesione zespoły komór gazowych z krematoriami. Najpierw prowizoryczne w adoptowanych domkach chłopskich zachowanych na jego terenie, a następnie specjalnie dla tego celu wybudowane.